czyli mógłbym mieć 11 matek. Czyli wystarczyłoby wziąć, powycinać jedną matkę na każdą ramkę do każdego ula i mieć 11 mateczników. Dobra, wkładamy zatem delikatnie, żeby nie ucieknąć nic, żadnych drgań. Tą rameczkę do środka, o swoje miejsce. No i co? I czekamy na pojawienie się jakiejś panny. A in the meantime, w międzyczasie, zobaczmy kolejną ramkę. Okej. Kolejne puste komórki. No bo jak nie ma matki, to wiadomo. Nie ma matki, to nie ma kto składać pszczółek, to się nie ma co rodzić. Druga strona też pusto. A chcę wam powiedzieć, że ja dokładałem tutaj bodajże właśnie dwie ramki. Dwie ramki im dołożyłem zaknotkowane. I już się na tamtych ramkach, jak widzicie, są puste komórki, czyli się pszczoła wygryzła i zostały komórki oczyszczone. I nie widać śladu, że się pszczoła wygryzła. Tu zostały tylko mateczniki. To jeszcze musimy poczekać parę dni na mateczniki. No nie wiem, ile to parę dni jest. Tutaj również ta część jest pusta. Tutaj miód jest, żyć mają. Ta strona z kolei jest totalnie pusta. Ok. Włóżmy im zatem tą ramkę i zobaczmy kolejną. Kurczę, nie mam jakoś szczęścia do tego, żeby znaleźć jakąś, nie wiem, rodzinę na drzewie, na gałęzi, jak to mój szwagier wie, czy nie ma szczęścia. Albo żeby jakaś rodzina uciekła od kogoś i przyleciała do mnie. Tu jest piękna pierzga. Też nie pamiętam, czy wkładałem tą ramkę z innego ula, czy one już same z siebie przyniosły. Ale z tego, co Elvis, ty mi mówiłeś, pszczoła nie przynosi pyłku do ula, jak nie ma matki. Więc ten pyłek jest nie przyniesiony przez nie, tylko pyłek przyniesiony prawdopodobnie nie przez tamte pszczoły z innego ula. A te siedzą mi się tylko pasą. No tak to wygląda, no bo jak to sobie można inaczej wyobrazić. Dobra. Zobaczmy jeszcze te dwie ostatnie ramki. Będziemy mieli przegląd z głowy. No tu też jest kompletnie pusta rameczka. Pewnie coś tutaj było, jakiś miodek przyniesiony przeze mnie oczywiście i one sobie go wyjadły. No już tu nie ma co robić, nie ma co siedzieć. Ok, ramka jest pusta. Nie wiem, czy dadzą jeszcze radę przetrwać, uzbroić się, wzmocnić i przetrwać te pszczoły do przyszłego roku, czy już nic nie ma szansy, że już jest za późno. Ja je mogę trzymać tu, mi to nie robi problem, tylko żeby szlag ich nie trafił, nie? Bo jakby miał je szlag trafić, to lepiej wziąć tą rodzinę, połączyć chociażby z tamtym ulem, no drugim. No ale teraz to jest już po ptokach, choćby z takiego powodu, że są mateczniki, nie? I matka się wygryzie. No zobaczmy, ewentualnie, no patrz, jak stoją dupami do góry. Elvis, widziałeś? Stoją dupami do góry. Trochę im tutaj poprzecinam trawy. Ja wiem, że nie lubicie zapachu trawy, no ale przez trawę to też ciężko wam się ląduje, nie? No, gdzie to, żeby trawa mi do ula wchodziła. No, dupami siedzą do góry, bo nie mają matki. No to co ja mam tu radzić? Nic. Są mateczniki. Jest ich, tam naliczyłem, tak jak widzieliście, 11. No to teraz już z któregoś muszą sobie wybrać tą matkę. Trzy razy im matkę podkładałem. Jedną sobie matkę urodziły, to nie przyleciała do ula. Więc nie wiem, czy to było spowodowane na przykład tą czereśnią,
że czereśnie gdzieś tam oblatywały ewentualnie i uderzały w daszek i to powodowało jakiś tam dziwny nastrój i matka nie przyleciała, stwierdziła, że tutaj jest zbyt hałas, zbyt duży hałas i nie przyleciała, tego nie wiem. Dobra, nieważne. Idę, przyniosę im wodę do słoika. Tutaj w miarę te dziury nie są pozaklejane, więc wyczyszczę tylko słoik i dam im zaraz nową wodę. No i tyle. Myślę, że dzisiaj to już nie będę więcej nakręcał kolejnego ula, no bo tym kolejnym ulem to byłby tutaj moja wieża. Wiecie, że ona ma tutaj wysokości gdzieś 1,60 m, 1,70 m, 1,65 m. Ja mam 1,80 m, no to one, no to tutaj jest 1,60 m, dobra. No i tutaj jeden korpus, drugi korpus, trzeci korpus. No ciekawe, czy tam coś jest, czy nie ma. Trzeba z tym uciekać, bo jak ja tego nie wybiorę, to one to zjedzą. Dobre. Ale też muszę, jak to się mówi, żyć nie tylko pszczołami, dzień w dzień też potrzebuję, nie wiem, może na rower wyskoczyć. Albo, nie wiem, gdzieś tam indziej. Dobra, nie zawracam wam gitary. Trzymajcie się, do następnego. Hej.